Tytuł: Oczywistość czy herezja? Kiedy jeszcze do szkół, a przez wiele lat pracowałam jako metodyk i prowadziłam nie tylko seminaria metodyczne dla przyszłych nauczycieli, ale również byłam kierownikiem praktyk i jako kierownik praktyk ciągle byłam w różnych szkołach, różny typ szkół, różny poziom szkoły i w mieście, i na wsi, i oglądałam, ja mam szeroki przegląd, tak, tego, co się w szkołach działo i dzieje. I to, co dla jednych było oczywistością, inni odbierali to jako herezję. My jesteśmy w takim trudnym punkcie, że którego tematu byśmy nie dotknęli. Tak jak tu jesteśmy, tu są osoby, które chciały tu przyjść, musiały dojechać, niektórzy wiele kilometrów, dużo czasu musieli poświęcić. My tu nie jesteśmy typową reprezentacją społeczności związanej z edukacją. I to, co, do czego my się tutaj być może byśmy w 100% zgodzili, to gdybyśmy pojechali do pierwszej, lepszej szkoły, to niekoniecznie by tak było. Jeśli się zacznie, poruszy jakikolwiek temat, czy oceniania sprawdzianów, zadań domowych, tak się mówi, wprowadźmy, teraz jedna z inspiracji budzącej się szkoły, wprowadźmy zadania domowe JC, jeśli chcę. Popatrzcie Państwo, ile to problemów by zlikwidowało. Nie odpisywaliby, nie oszukiwaliby, bo jeśli nie byłoby kary za to, że nie robię zadania, to oszukiwanie nie miałoby sensu. Nauczyciel dzięki temu by wiedział, czy ten uczeń rzeczywiście pracuje i coś robi, czy on przecież dzisiaj bardzo często tylko odpisują. Kiedy Annie Schulz, nie wiem, pewnie słyszeliście już o takiej nauczycielce matematyki ze Zduńskiej Woli, uczniowie pokazali, że odpowiedzi do wszystkich ze zbiorów zadań, do wszystkich, są w internecie i można je odpisać, to ona mówi, no to co ja sprawdzam? A uczniowie mówią, no właśnie, to co pani profesor sprawdza? I Anna stwierdziła, no to nie ma sensu, bo ja chcę wiedzieć, czy ktoś coś umie, czy nie umie. I wobec tego wprowadziła zadania na zasadzie dobrowolności. Robicie, jeśli chcecie, jeśli macie czas, jeśli uważacie, że wam to potrzebne. Mają oddzielne zeszyty zadań, do zadań domowych. Kiedy byłam u niej w szkole, dziewczyna mi pokazywała, bo oglądałam sobie te ich zeszyty i do pracy na lekcji i on mówi, to dużo masz tych zadań. A ona mówi, tak, no bo to ja decyduję, czy już się tu czuję pewnie w tym dziale, czy nie. I wie pani, mówi, nigdy nie robiłam tyle zadań, ile teraz robię, kiedy nie muszę. To jest to, co też usłyszałam od Anny Damaszk. Opowiadała mi, tak, pani dyrektor zespołu numer 4 w Tychach, opowiadała mi, że jedna z mam w zeszłym tygodniu, kiedy właśnie wprowadzili zadania domowe nieobowiązkowe, powiedziała, wie pani, ja byłam pewna, że moje dziecko nie będzie robić wtedy zadań, a robi więcej, bo musisz, zabija chcę. Tomasz Tokarz mówił o książce Pinka, Daniela Pinka, Drive. No tam jest wszystko opisane. Badania Deciego to są eksperymenty robione w latach 70. My to już wszystko wiemy, że jak przymus wpływa na naszą motywację. I teraz jeśli weźmiemy przykład zadań domowych, oczywistość czy herezja. Są osoby, które mówią, jak to dobrowolne zadania domowe, nieobowiązkowe. Przecież my ich musimy nauczyć obowiązkowości. Ktoś wtedy powie, to kogo obowiązkowe zadania domowe uczą obowiązkowości? Rodziców, babcie czy dzieci? Przecież cała rodzina nad tym pracuje. Przecież wiemy, całe rodziny siedzą nad zadaniami domowymi. Przestańmy uprawiać fikcję, zacznijmy rozmawiać z sobą jak dorośli ludzie szczerze. I jeden będzie mówił, tak, obowiązkowe zadania domowe uczą dzieci obowiązkowości. Kto inny powie, ale to tylko nie można poważnie tego argumentu traktować. I już mamy spór, słowo przeciwko słowu. Jeden wierzy w swoje, drugi wierzy w swoje. Czy weźmiemy liczbę klasówek, sprawdzianów, czy jakikolwiek element weźmiemy? Nie ma zgody. Nie ma modelu dobrej szkoły w SEWR. Co to znaczy dobra szkoła? Czy dobra szkoła ma uczyć współpracy, jak przekonuje nas Marek Kaczmarzyk, bo my ludzie zyskaliśmy, nasz gatunek zyskał przewagę nad innymi dzięki umiejętności, zdolności do kooperacji. To dało naszemu gatunkowi przewagę. I do dziś najwięcej zyskują ci, którzy umieją kooperować. No to czy szkoła dobra powinna uczyć współpracy czy rywalizacji? No mogłoby się wydawać, że to jest pytanie retoryczne, ale wszystkie szkoły, jakie znamy, budują na rywalizacji.
zupełnie pomijając zdolność kooperacji. Jakikolwiek temat byśmy ruszyli, to co dla jednych jest oczywistością, dla drugich będzie herezją. Dlatego tak trudno stworzyć, tak trudno zmienić szkoły i dlatego ja myślę, nie ma możliwości stworzenia szkoły, która będzie odpowiadać wszystkim. My musimy zacząć rozumieć, że ludzie są różni i wobec tego stwórzmy, pozwólmy, żeby szkoły były różne. To jest między innymi cecha systemu fińskiego. Szkoły się różnią. Pamiętam, jak byłam dawno temu w Finlandii i w jednej szkole oglądam i oni mówią, że mają moduły. Przez miesiąc są te, czy tam 6 tygodni były jakieś przedmioty, tylko języki była kontynuacja, a reszta to było modułowo zbite, tak, zblokowane. Przedmiotem wie, a to u was w Finlandii tak jest, że są moduły. Nie, nie, nie u nas w Finlandii, u nas w szkole tak jest. A już pojedziesz do tej szkoły tam dalej, to już oni mają inaczej. Ja jadę znowu do innej szkoły i mówię, a to u was w Finlandii tak, nie, nie, to nie u nas w Finlandii, to w naszej szkole tak jest. Rodzice wysyłając do jakiejś szkoły, wysyłają do szkoły, która im odpowiada. Gdzie na przykład się mówi, my stawiamy na współpracę, my stawiamy na relacje, my chcemy wykształcić ludzi, którzy wiedzą, bo popatrzcie państwo, że to jest taki dylemat. Czy chcemy wychować ludzi, którzy potrafią w życiu realizować swoje własne marzenia, czy chcemy wychować ludzi takich, żeby ktoś kiedyś zatrudnił ich do realizacji swoich? Bo jeśli nauczymy kogoś, że robi się to, z czego oczekuje człowiek, który ma kije i marchewki w ręku, to ten człowiek taki będzie, bo mózg rozwija połączenia, które są używane. Nie można przez 12 lat nagradzać za posłuszeństwo, uległość i pilne wykonywanie cudzych poleceń, a potem oczekiwać, że gospodarka się będzie innowacyjnie rozwijać, że ludzie będą potrafili z sobą współpracować, będą nastawieni na nowe i tak dalej. Nie da się. Jeśli dziś ktoś jest innowacyjny, myśli innowacyjnie, to nie dzięki szkole, tylko pomimo szkoły udało mu się to zachować. Nie dał się systemowi. I my musimy sobie zdawać sprawę z tego, że jeśli nam zależy na tym, żeby Polska była kwitnącym krajem, żeby polska gospodarka była silną gospodarką, to musi być innowacyjna. A innowacyjności się nie da zarządzić, nie da się stworzyć komisji, grupy, zespołu do spraw innowacyjności. Innowacyjne są wszystkie dzieci od urodzenia, dopóki się w nich tego nie wygasi. Czym jest podstawa programowa? Jeden program na rozwój wszystkich dzieci z danego rocznika. Czy to jest możliwe, żeby wszystkie dzieci szły tym samym tempem i uczyły się tego samego w ten sam sposób? Jeśli dziecko jest małe i zaczyna się uczyć chodzić, jedno się nauczy chodzić nie mając jeszcze roku, a inne ma 15 miesięcy i jeszcze raczkuje. Jedno się nauczy mówić szybciej, drugie później. Wiemy o tym, prawda? I jeśli matka by stawiała na siłę dziecko, mówiła, zobacz, Jasiu już chodzi, a ty jeszcze nie, to byśmy powiedzieli, oj, dziwna jakaś. Przecież jak tylko będzie, nabierze dojrzałości, to zacznie sam z siebie. Nie trzeba, nie, wyobraźcie sobie matkę, która będzie miała, muszę inną metodę zastosować, muszę poszukać innej metody, żeby już zaczął chodzić, bo inne dzieci już chodzą. Co trzeba zrobić? Poczekać. Trzeba mieć w sobie cierpliwość i szacunek dla tego tempa rozwoju, jakie dane dziecko ma, dla jego możliwości. I trzeba poczekać. A jeśli dziecko ma 7 albo 8 lat i nie umie czytać, to można szukać innej metody. Ale tak naprawdę lepiej jest poczekać, aż ono dojrzeje, aż mózg nabierze dojrzałości i stworzy połączenia, które umożliwiają taką pracę. Jaką trzeba wykonać, żeby czytać, dekodować sens zawarty w znakach. Więc szukanie nowego modelu szkoły jest dzisiaj takie trudne, bo nie ma konsensusu co do tego, czym jest dobra szkoła. Idea budzącej się szkoły to jest idea oddolnych zmian systemu, bo człowiek angażuje się tylko w to, w co wierzy i co ma dla niego sens. Jeśli ja w coś nie wierzę, a mnie to zrobić kazano, to zrobię tyle, żebym nie miała problemów. Ja nie zaangażuję się w to w pełni.
Dlaczego w szkołach, które wchodzą na drogę oddolnych zmian, tak pięknie się wszystko dokonuje? No po pierwsze to, co mówił Tomasz, że to są zespoły, które w coś wierzą i które spójnie coś wprowadzając i na poziomie relacji w tych zespołach jest dobrze, więc potrafią współpracować i to jest niezwykle ważne. Sami stwórzmy szkoły, o jakich marzymy. My możemy mówić system. My możemy mówić, się nie da. Wiecie, ja dzisiaj kilka razy, bo jestem na to wyczulona, nie bierzcie tego osobiście, ale w paru pytaniach padły sformułowania, bo przecież tak być musi. Ja bym tak bardzo chciała, żebyśmy nie mówili, że tak być musi, tylko żebyśmy mówili, ja nie potrafię sobie wyobrazić, jak można by to zrobić inaczej. Gdybyśmy zastąpili słowa, że tak musi przecież być, słowami, ja nie wiem, jak mogłoby być inaczej. 13 w piątek, we wrześniu, mieliśmy spotkanie inspirujące budzącej się szkoły w Dusocinie. To jest szkoła pod Grudziądzem. Tutaj z Tychów też byli nauczyciele. Zjechali z całej Polski. To jest szkoła oczywiście publiczna, w małej wsi, trudno o mniejszą wieś, w której trzeci rok z rzędu nie mają ocen wyrażanych cyframi. No mają jedną, bo wymaga tego ustawa. Na świadectwie. A poza tym nie mają ocen. Powiecie, i co, jakie trudności? No są trudności. Z kim? Z rodzicami. Z rodzicami. W każdej szkole, w której na przykład ewolucyjnie ogranicza się liczbę ocen, buntuje się część rodziców. To czasami są jednostki, ale te jednostki potrafią być bardzo głośne. I te ich obawy są autentyczne. Dla tych ludzi oceny są dowodem na to, że zachodzi proces uczenia się, że ich dzieci się uczą. Jak nie ma ocen, znaczy się nie uczą. Jak widzą zeszyt ćwiczeń i wypełnione strony, to znaczy dziecko się uczy, wpisując te słowa, tak, reprodukcja, recepcja, w luki, brakujące słowa. Wtedy się uczy, ale kiedy robią, pracują nad projektem całą grupą, to wtedy się bawią. Jako metodyk czasami otwieram ze zdumienia oczy, patrząc, jak wszystko jest postawione na głowie, bo zadania receptywne i reproduktywne to jest najpłytsze przetwarzanie. Można tych zadań robić tysiącami i nie pozostaje w strukturach pamięci żaden ślad. To jest najpłytsze, co może być. To jest coś, co jest tak jak chipsy. Można wypełnić chipsami żołądek i zapchać się, że tak powiem, tak? Głód zaspokoimy, ale organizm niczego nie zbuduje, jeśli będziemy się odżywiać chipsami. Tak samo można zapchać lekcje zadaniami, na których nikt nie może urosnąć. I te zadania większość rodziców traktuje jako niezwykle ważne i potrzebne. To, co jest, dlaczego dzieci tak nie chcą robić zadań domowych, dlaczego tak walczą, bo one czują, że to ich nie rozwija. Jak dostają zadania, które je rozwijają, to oczywiście się w to angażują zupełnie inaczej niż w zadania receptywne i reproduktywne, bo reprodukcja jest trudna. Dlaczego jest trudna? Bo jest nudna, bo jest łatwa. Ludzie potrzebują wyzwań. W budzącej się szkole mówię dwa potencjometry. Potencjometr z napisem presja w dół, nie bój się robić błędów. Nieważne, ile zrobisz błędów, ważne, ile się na nich nauczysz, idąc z punktu A do punktu B. Ale potencjometr z napisem wyzwania w górę. W dzisiejszym modelu szkoły potencjał dzieci jest marnotrawiony. Żeby nie być gołosłowną, przykład wam podam. Druga klasa, wszyscy możemy to zrozumieć. Byłam w jednej szkole, w dwóch drugich klasach, wiosna. W jednej szkole czytali tekst, w ramce były słowa i trzeba było słowa wstawić w odpowiednie miejsce do tego tekstu. Dzieci przeszkadzały, gadały, nauczycielka je ciągle strofowała, po lekcji się u mnie usprawiedliwiała, że to najtrudniejsza klasa, że są niczym niezainteresowani, niezmotywowani i tak dalej. Po przerwie idę do drugiej klasy, też drugiej, druga. I piszą, stworzyli grupy i mieli pisać historię o wiośnie, która już powinna być, a jej nie ma. I gdzie ta wiosna? I dzieci pisały swoje teksty, swoje bajki, swoje historie. Ja z tą nauczycielką sobie w kącie stałyśmy, żeby nie przeszkadzać. Ona mi opowiadała, jak pracuje, a dzieci pisały. 5 minut przed końcem mówi, to co możemy przeczytać? One takie wyrwane z tej pracy, bo wszystkie
zaangażowane i mówią, ojej, ale jeszcze nie mamy zakończenia, jeszcze byśmy chcieli, inna grupa mówi, jeszcze by chcieli przeczytać, powtórzyć sobie, sprawdzić. No dobrze, to w domu możecie. Można, no oczywiście, że można, no gdybyśmy powiedzieli, nie możecie się już uczyć, to byłoby dziwne. Więc się umówili, że na następnej lekcji będą to czytać, żeby pokazać, co napisali. Jeśli dzieci umieją pisać swoje własne teksty, a każe im się w luki wstawiać brakujące słowa, to co one robią? Przeszkadzają. To będą robiły wszystko, bo nuda boli. Tak jak wykluczenie boli, o czym mówił Marek, tak? O tym pisze Joachim Bauer, tak samo nuda boli. Nuda boli fizycznie. Dzieci zrobią wszystko, żeby się nie nudzić. No a co robią, jak się nudzą, to wiemy, prawda? Jeśli mamy sami tworzyć szkoły, o jakich marzymy, to każdy to musi robić w taki sposób, w jaki to czuje. To jest też idea budzącej się szkoły. Nie ma programu budzącej się szkoły. Jeśli ktoś mówi, że realizuje program budzącej się szkoły, to źle się wyraża. Nie ma programu. My dostarczamy inspiracji. Zapraszamy na przykład, tak jak do Dusocina, 13 w piątek we wrześniu, więc zapamiętam tę datę. Przyjeżdżają ludzie na cały dzień, słuchają dyrektora, słuchają nauczyciela, wchodzą do klas, rozmawiają, patrzą, jak te lekcje się odbywają, rozmawiają z uczniami, rozmawiają z ludźmi, którzy tę szkołę tworzą. Potem mamy debatę, dyskutujemy, jak to jest. Dyrektor przedstawia dokumenty, na podstawie których wprowadził takie metody, bo część osób mówi, nie, musi być więcej. No nie, są przepisy, są jednoznaczne, ile musi być. I dyskutujemy i są też głosy, ludzie, którzy jeszcze chcą, żeby ich przekonać. Przedtem spotkanie w jednej z gdyńskich szkół, gdzie wprowadzono psychologię jako regularny przedmiot, 1,5 godziny co tydzień. Znowu wchodziliśmy na lekcje, słuchaliśmy, oglądaliście. No dla mnie to jest w ogóle niebywałe. Szkoła Thinking Zone, której dyrektorem jest Maciej Winiarek. Niesamowite, jak dzieci w 4. czy 5. klasie potrafią o sobie, o swoich emocjach, o swoich odczuciach, o swoim radzeniu sobie z emocjami mówić, jakich pojęć używają. Czy my im podamy nazwy stworów bajkowych czy dinozaurów, które poznają, kiedy są małe? Czy my im podamy nazwy czy pojęcia z dziedziny psychologii? To będzie, każde słowo jest dla nich nowe. Nauczą się i tego słowa, i tego słowa. Jeśli nauczymy dzieci analizowania swoich emocji, bo ja się zdenerwowałem i teraz przenoszę na kogoś, przerzucam te złe emocje. My musimy nauczyć dzieci radzenia sobie z takimi emocjami. Dlatego potrzebujemy materiałów innych, które nam na to pozwolą. Dlatego całą, mam nadzieję, że to będzie seria, już drugą część kończę, Życie to nie wyścigi z zadaniami. To jest niby książka dla dzieci, ale jeszcze bardziej dla nauczycieli, jeszcze bardziej dla rodziców. Pisząc ją, myślałam o klasach 1-3, a teraz słyszę, że w 7-8 klasie na godzinach wychowawczych. Tu są zadania wmontowane. Zadania spersonalizowane. Zadania, które nie mają jednej dobrej odpowiedzi. Zadania, które mają nieskończoną liczbę dobrych odpowiedzi. My mamy znowu, ten, w naszym modelu szkoły jest ten, to przeświadczenie, że wszyscy muszą iść razem. Całe stado. Ja to nazywam metodyką stadną. Ten konspekt, pamiętacie? Scenariusze lekcji, które pisaliśmy. Co uczniowie mają robić, mówić, myśleć. Wszyscy razem, wszyscy tak samo. No nie da się tak zrobić. Kiedy nauczyciele mówią, o łatwo pani mówić, jakby pani miała 30-osobową klasę, ależ oczywiście, że uczyłam w takich klasach, bo ja po studiach uczyłam w szkole, zanim się zajęłam metodyką. Miałam nawet większe klasy niż 30-osobowe. I jeśli się ma dużą klasę, to trzeba natychmiast odejść od metod podawczych. Metody podawcze mogą się sprawdzić w małej grupie. Jak mam 8 osób, to widzę, czy ktoś śledzi, czy ktoś stracił wątek i już się zgubił. Ale jeśli mam 25 osób, to nie jestem w stanie monitorować, czy wszyscy podążają za moim tokiem myślenia, a ilu uczniów gubię po drodze. Siedzą, tak patrzą potem i na końcu lekcji nie wiem, czy ze mną do końca dotarły 3 osoby, czy 10, czy może połowa, ale jeśli połowa, to dobrze, czy to jeśli drugą połowę zgubiłam po drodze. Jeśli odchodzę od metod podawczych,
To wcale nie jest trudne. Wszystkie bariery są w naszej głowie. Tradycyjna metodyka. Jeśli odchodzę od metod podawczych i wchodzę w metody aktywizujące, to pracują swoim rytmem. To robią zadania tak jak tutaj na swoim poziomie. I znowu osoby, które są przyzwyczajone do zadań receptywnych i reproduktywnych powiedzą, ale tam są trudne zadania. Dzieci mają tworzyć swoje definicje. Tak, bo człowiek musi zacząć coś robić wtedy, kiedy tego nie umie. Ja jestem z domu, że tak powiem, dydaktykiem języków obcych i bardzo często chodziłam na lekcje i nauczyciel mówił po polsku. I mówiłam, nie, proszę mówić od razu w języku obcym. To trzeba wykorzystać ten czas, kontakt z językiem. Trzeba skąpać dzieci w tym języku, oczywiście mówić tak, żeby rozumiały. Ale one jeszcze nie umieją. Ja mówię, no ale to jest tak jak z pływaniem. Mama powiedziała do Jasia, Jasiu, dopóki się nie nauczysz pływać, nie wolno ci wejść do wody. I siedzi na brzegu i czeka, aż pływanie do niego dojdzie. Inne dzieci weszły do wody, zaczęły ruszać rękami, nogami, próbować, aż się zaczęły unosić na wodzie i zwolna tak nauczyły się pływać. Kiedy zaczynamy mówić w języku obcym? Kiedy nie umiemy. Kiedy zaczynamy rozumieć, kiedy nie umiemy? Kiedy zaczynamy tworzyć swoje definicje, kiedy tego nie umiemy? To jakie będą pierwsze definicje? A będą słabe, nieudolne. No i dobrze, taki początek musi być. Nie możemy ich karmić ciągle banalnymi, prostymi zadaniami receptywnymi, reproduktywnymi, bo ich zanudzamy na śmierć, a poza tym w ogóle nie wykorzystują swojego potencjału. Tylko musimy im dać zadania trudniejsze. To, co wam mówiłam, wyzwania w górę, presja w dół. To co, że napiszesz słabą definicję? Pierwsza będzie słaba, piąta będzie lepsza, albo piętnasta będzie lepsza, ale musisz zacząć. A co zrobić, żeby dziecko chciało podejmować trud zmierzenia się z trudnymi zadaniami? A musi mieć satysfakcję ze swojego rozwoju. Popatrzcie znowu, jak działa dzisiejszy system. Jeśli dziecko rozwija, pracuje na miarę swoich możliwości i rozwija się w tempie nieco wolniejszym niż Kasia, Zosia czy Mateusz, to czy nie ma prawa czuć satysfakcji ze swojego rozwoju? Dlaczego nie ma być zadowolone z postępów własnych tylko dlatego, że Kasia rozwija się w tej dziedzinie szybciej? Żebyśmy stworzyli system, w którym dziecko, które, czy uczeń, który pracuje na miarę swoich możliwości, czuł, że wszystko z nim jest w porządku, żeby nie czuł, że zawodzi. Bo co się dzieje z motywacją, kiedy dają z siebie wszystko, a dzieci, kiedy przychodzą do szkoły, tak pracują. One dają z siebie wszystko. I ciągle słyszą za wolno, za krzywo, za słabo i Mateusz lepiej. Równia pochyła dla motywacji. Jednego nie można, nie wolno zrobić, nie wolno zatrzeć silnika. Jeśli zatrzemy silnik, którym w naszym samochodzie, to on nie pojedzie, ten pojazd nie pojedzie, jeśli zniszczymy motywację wewnętrzną. I tu znowu można by było, to jest inny wykład, jak niszczymy motywację, właśnie ta cała koncepcja Deciego, o czym też mówił Tomasz, kiedy musisz zabija chcę. Jeśli nie ma motywacji wewnętrznej, jeśli wyobraźcie sobie, postawiłam dom, chcę ogrodzić płotem, ma przyjechać ekipa, ale powiedzieli mi, proszę pani, jak pani wykopie dołki, co odpowiednią, nie wiem, co 2 metry, obojętnie, to będzie taniej, bo jak my zaczniemy te dołki kopać, to my sobie tam drożej policzymy za czas, więc może pani kogoś weźmie, kto pani te dołki wykopie. I pytam syna sąsiadów, słuchaj, a nie chciałbyś w sobotę pokopać dołków? I on nie ma ochoty, nie ma motywacji do tego, żeby mnie kopać dołki w wolny swój dzień. Ale ja mówię, wiesz, za każdy dołek 10 zł. No i on sobie tam to policzył i mówi, no właściwie to mógłby wykopać te dołki. Tak, czyli czy ja płacąc mu za kopanie dołków zrobiłam mu jakąkolwiek krzywdę? Czy ja zniszczyłam motywację wewnętrzną? Nie, bo jej nie było. Tam, gdzie nie ma motywacji wewnętrznej, tam kary i nagrody w niczym nie szkodzą, niczego nie niszczą, bo nie ma. Pytanie, jak to jest w szkole? Czy dzieci przychodzą z motywacją wewnętrzną, czy nie? Bo jeśli człowiek dostaje kary, nagrody, również tylko same nagrody, za coś, co i tak lubi robić, to ta motywacja ginie. To potem pytają, proszę pani, a to na ocenę? A to zrobię. I my mówimy, ojej, no ale dlaczego tak pytacie? No przecież to ciekawe zadanie, był taki projekt, wymyśliłam, a oni mnie pytali, czy to na ocenę, to wtedy się włączą.
Czy na początku tak funkcjonowały dzieci, jak przyszły do szkoły? Nie. Myśmy wygasili, mówię my w znaczeniu wszystkich, którzy w systemie funkcjonujemy. Wygasiliśmy ich motywację wewnętrzną. I jak już wygasiliśmy i tylko pytają o oceny, to mówimy, no co teraz, jak motywować uczniów do nauki? No, nie można. Nie można z zewnątrz. Tak jak nie można w człowieku wzbudzić głodu. Jak jestem najedzona, to mi może ktoś pokazywać, ja mówię, wiesz co, bardzo pyszne, ale najadłam się, naprawdę nie jestem głodna. U zdrowego człowieka warunek, tam gdzie są poprawne, dobre, wspierające relacje, to jest warunek motywacji wewnętrznej. Tam, gdzie mamy dobre, wspierające relacje, tam w naszym mózgu uwalnia się dopamina, oksytocyna, endogenne opioidy. Joachim Bauer nazywa to czarodziejskim trio. To jest taki koktajl substancji, który powoduje, że mamy chęć do życia, chęć do działania, chęć do uczenia się. Jeśli dziecko nie ma dobrych, wspierających relacji, to nie ma chęci do nauki. I wtedy możemy zrobić różne rzeczy, a chęci do nauki, zaangażowania nie będzie. I można takiemu dziecku wstawić uwagę, że się nie angażuje, nie uważa. To tak samo, jak można by wstawić uwagę za to, że zmierzyć poziom hemoglobiny i ci, którzy mają najniższy poziom, dostaną uwagi. I jak wam się nie podniesie, to za tydzień też wam uwagi wstawię. Śmiejecie się. Ale tak samo jest z motywacją, z zaangażowaniem, z koncentracją. To są przecież substancje chemiczne, które w mózgu muszą się uwolnić, żeby była koncentracja, uwaga. I teraz jeśli dziecko ma za niski poziom, bo na przykład źle się odżywia, powodów mogą być tysiące, tak? Ale na przykład substancje prekursorowe, z których się tworzą neuroprzekaźniki, są endogenne, egzogenne. Egzogenne muszą, pamiętacie ze szkoły, muszą zostać pobrane z pożywieniem. Jak samymi chipsami się odżywia, to nie ma pewnych substancji. To nie zależy od woli dziecka. Bardzo często w obecnym modelu szkoły karzemy dzieci za to, na co nie mają wpływu, co nie zależy od ich woli. I jeśli teraz mówimy w szkołach, zmieniajcie system, to jednym z tych dróg, z inspiracji jest postawcie na relacje. Postawcie na relacje, bo my domów nie zmienimy. To, co się dzieje w różnych domach, my nie mamy na to wpływu. Chcielibyśmy, tak, ale nie mamy. Ale pytanie brzmi, czy nauczyciel może zastąpić to, czego dziecko nie dostaje od rodziców. Czy może zastąpić kogoś z rodziny, kto powinien dawać wsparcie, poczucie bezpieczeństwa? Może. Ktoś jeden musi w nas uwierzyć, żebyśmy mogli uwierzyć w siebie. Na jakiej podstawie dzieci tworzą opinie o samych sobie? Na podstawie tego, co widzą w naszych oczach, nas dorosłych. Przeglądają się w naszych oczach jak w lustrze. I albo słyszą, że są wartościowymi ludźmi, nawet jeśli mają jakiś problem. Nie wiem, czy słyszeliście o zaburzeniu, choroba genetyczna, chorobie Di Giorgia. Słyszeliście? 1 na 3000, na 2000 urodzin. Dzieci lekko zaburzone, lekko nie w normie intelektualnej, które mają swoje silne strony, ale nie potrafią radzić sobie z myśleniem abstrakcyjnym. Z matematyką mają zawsze problemy. One odnajdą się w życiu, one będą mogły odnieść sukces, ale jeśli im się coś odpuści, bo pewnych rzeczy nie dadzą, jeśli dziecko, inaczej, jak jakieś dziecko kuleje, to nie każemy mu biegać tak jak innym. Ale jeśli w mózgu coś jest inaczej i jest jakaś trudność nie do przeskoczenia, to ponieważ tego nie widać, oczekujemy, że większy nakład pracy spowoduje pokonanie tych trudności. No nieprawda, nie każdy może wszystko. I jeśli teraz w szkołach zaczyna się zmieniać relacje, a to jest jedna z naszych takich podstawowych inspiracji, tylko że do tego nie da się nikogo zmusić, prawda? To wtedy się zmienia wszystko, bo ludzie zaczynają z sobą, zespół, inaczej rozmawiać, zaczynają się wymieniać pomysłami, zaczynają się wspierać, zaczynają sobie otwarcie mówić o problemach, bo dobra szkoła to nie jest szkoła, w której nie ma problemów. Dobra szkoła to jest szkoła, w której o problemach można otwarcie rozmawiać. Jak mamy kilkaset dzieci, to zawsze i jeszcze dwa razy tyle rodziców, to zawsze pojawią się problemy. Jak do tych problemów podchodzimy? To jest kluczowa sprawa.
Jedną z takich pierwszych budzących się szkół tu na Śląsku był zespół szkolno-przedszkolny numer 4 tu w Tychach. Już jakiś czas temu zaczęli przyjeżdżać na spotkania, zaczęli mnie zapraszać, brali udział w tych spotkaniach inspirujących, jeździli do szkół. Ja mam nadzieję, że oni też zrobią taki dzień kiedyś inspirujący dla innych, że podzielą się. Przy czym nigdy nie naciskamy. Każda szkoła dzieli się swoimi doświadczeniami wtedy, kiedy nabiera dojrzałości do tego, żeby powiedzieć: dobrze, chcemy pokazać, chcemy zaprosić. I dla mnie to jest zawsze takie ważne, żeby tak powiedzieli nie tylko, co się udało, ale też z czego się musieli wycofać, co się nie udało, co się okazało zbyt trudne, albo może nie tak pomyśleliśmy. Nie wiem, czy czytaliście książkę, znowu Annę Schulz wspomnę, jej książkę Nowa Szkoła. Jak ona opisuje swój model, do którego dochodziła przez ileś lat, to dla mnie najcenniejsze są jej pomyłki. Kiedy pisze: wprowadziłam to i to i zobaczyłam, że dokładnie odwrotnie było, niż mnie się wydawało, że będzie. Więc po tygodniu już odbyłam z nimi rozmowę i zmieniłam to. Anna wprowadziła system i znowu, czy to jest oczywistość, czy to jest herezja. Anna wprowadziła system, w którym o tym, czy ocena zostanie wstawiona do dziennika, czy nie, decyduje uczeń. Tak, widziałam taką rozmowę, ona oddaje sprawdzian, na sprawdzianie zaznacza na zielono tylko to, co dobrze, pomija wszystko to, co źle. Z tego, co na zielono wyszło, że to jest trójka. Oddaje Michałowi pracę i mówi: Michał, wstawić ci tę trójkę do dziennika? I Michał mówi: tak, to był piątek, tak, niech pan profesor wstawi, bo to liceum, przynajmniej będę miał wolny weekend. A ona mówi: to wstawić, tak, decydujesz. I wtedy taki delikatny uśmiech przemknął przez twarz tego chłopaka i on mówi: nie, może nie, jak można mieć lepszą ocenę? I Anna wtedy mówi: a co ty byś chciał mieć na koniec roku z matematyki, jak wysoko mierzysz? I znowu taki uśmiech i mu chłopak mówi: ja chciałbym mieć piątkę. Czujecie, jakie to jest ważne? Ja chciałbym mieć piątkę. Jak już jesteśmy w systemie ocen, bo ona jest w systemie tradycyjnych ocen, Anna, tak? Ona ich nie zrezygnowała. To niech to sobie uczeń wyznacza ten pułap. I Anna wtedy mówi: to pięknie, to teraz musimy nad tym popracować. Musimy popracować, więc na czym to polega? Najpierw musi zająć się tym, co mu sprawiało trudności. Najpierw musi wrócić do tego, czego nie zrobił lub co zrobił źle. I wiecie, w jakim kolorem to poprawiają? Na czerwono. Ona się zawsze z tego śmieje. A oni poprawiają swoje prace na czerwono. I muszą słowami opisać matematyczne błędy. Z punktu widzenia mózgu to znowu ma ogromne znaczenie, bo werbalizacja angażuje inne struktury niż liczenie, więc w inny sposób muszą do tego podejść. I kiedy umawiają się, kiedy przyjdą, a w ogóle jeszcze trzeba coś powiedzieć, jest u Anny taka praca niezapowiedziana, klasówka. Kończą dział i z biegu można napisać sprawdzian, niezapowiedziany. Można go nie oddać, albo można go oddać i nie przyjąć oceny. Człowiek się wtedy uczy, czego jeszcze nie wie. I wtedy zapowiada, tak jak trzeba, tydzień wcześniej i piszą pierwszą ocenę. Z tej oceny, z tego sprawdzianu z biegu można dostać szóstkę i z tej pierwszej zapowiedzianej pracy też można dostać szóstkę. Kiedy ktoś pierwszą zapowiedzianą napisał niesatysfakcjonująco i mówi, że chce znowu podejść jeszcze raz, to następna ocena najwyższa to jest piątka. Nie ma sensu robić pustych podejść, bo traci się ocenę, więc oni przychodzą wtedy, kiedy się już nauczą. Jak Annę pytam, to ile razy poprawiają każdą pracę? Ona mówi, że zdecydowana większość poprawia raz. Po prostu piszą wtedy, kiedy się nauczyli. Nie chcę teraz wchodzić, możecie sięgnąć po książkę Anny Schulz, Nowa Szkoła, jak ona to organizuje, że uczniowie pomagają sobie nawzajem. Nauczyciel jeden nie da rady pomóc 5, 6, 7 osobom, które się zgubiły. Ale nie musi tego robić. Też mi chłopak mówi, kiedy pracowali w grupie, siedzieli w 6 osób, sami decydują, jak postawią stoliki, jak pracują. I mówi: widzi pani, no wystarczy, że jedno z nas rozumie, a już wszyscy rozumiemy. No wiecie, o ile łatwiejsze jest wtedy życie nauczyciela, kiedy tak pracuje? Efektywność rośnie, strach przed błędami w dół, presja w dół. No u Anny to jest matura, która to weryfikuje. Chcielibyście mieć takie wyniki? Na pewno wszyscy by wzięli w ciemno. No i praca nauczyciela robi się i uczniów dużo przyjemniejsza. Więc jaką drogą idzie na przykład zespół szkolno-przedszkolny w Tychach?
no, inną niż szkoła w Lipowej, której dyrektor też tutaj z nami dzisiaj jest. I każda wymiana ma sens, bo w Lipowej opowiedzą, co zrobili, jakie to przynosi efekty, a w Tychach nam powiedzą, co oni zrobili, jak to wpływa, właśnie to, co mi Anna Damaszko opowiadała, relacje rodziców, jak odpowiadałem, tak, rezygnacja. Jedna mama mówi, pracuje mój syn i to jeszcze intensywniej, a druga mama mówi, wreszcie mamy czas na to, żeby po południu zrobić coś całą rodziną. Dziś pójdziemy sobie razem na rolki czy, na, czy rowerem gdzieś pojedziemy, bo piękna pogoda i świeci słońce, a jutro czy pojutrze siądzie dziecko i zrobi więcej, bo właśnie dzisiaj są, nie wiem, urodziny babci i chcemy pójść do babci, tak? I spędzić razem. Przecież dzieci powinny mieć do tego prawo. Przecież rodziny powinny mieć prawo do tego, żeby móc decydować, jak wyglądają popołudnia i wieczory. Szkoła nie może zawłaszczać całego życia całych rodzin. My musimy sobie z tego też zdawać sprawę. To jest nie fair, to jest głęboko nie fair. Tego, co widzi się zawsze, nie widzi się nigdy, napisał Karl Ove Knausgård w swoim cyklu powieści. Dlaczego akceptujemy ten model szkoły? To jest coś, o czym też mówił Marek Kaczmarzyk. Znowu odwołuje się do tego. W życiu liczy się zdolność kooperacji. To jest to, co daje i sukces osobisty, i na poziomie całego narodu. Im lepiej będziemy z sobą współpracować, im więcej zgody, tym dalej zajdziemy. Ludzie skłóceni nigdy nie zajdą tak daleko niż ludzie, którzy potrafią z sobą współpracować. Czy my tego w szkołach uczymy, czy nie? Dlaczego my nie widzimy tego? Też Marek to o tym mówił. W normalnym życiu ten, kto nie wie, pyta tego, kto wie. W szkole jest odwrotnie. Można by było wymieniać cały szereg takich rzeczy, które pokazują, że szkoła jest w dzisiejszym społeczeństwie ciałem obcym, że w ogóle nie przygotowuje do życia, tylko przygotowuje do zdawania testów. I tu moglibyśmy też sobie trochę powiedzieć, tylko nie mamy czasu, co zyskujemy, co tracimy. Myślę, że wiemy, co zyskujemy, przygotowując do testów. Może sobie dziecko wybrać szkołę, nawet tę, w której jest najwyższy poziom, najwięcej samobójstw. Też mamy do tego prawo. Nikt nam tego nie zabroni. Tak? To nie jest przesada. Mieliśmy we wrześniu konferencję 20 września. Dzieciństwo to nie wyścigi, gdzie były dane, ponieważ było dwóch profesorów z Niemiec, ale i prelegenci z Polski, gdzie były dane. W każdej szkole to mamy. Wiecie, że większość rodziców nie wie, że dzieci podejmowały próby samobójcze, jeśli były nieudane. Większość rodziców tego nie wie i nie dopuszcza do siebie, że to była próba samobójcza, bo najczęstsze próby samobójcze to się najedzą tabletek i się jednak wybudzą. I rodzice mówią, Kasia była taka zmęczona, że spała bardzo długo, tak? Ale dziecko się nie przyznaje. My sobie, jeśli popatrzcie na statystyki i przeliczcie sobie, ile jest dzieci w jakiej szkole i ile średnio prób samobójczych. Polska w tej chwili, statystyka to jest niemal linia pionowa. I udane, i nieudane. Najtragiczniejsza statystyka, jaką można sobie wyobrazić. Widzimy wszyscy, jak wiele dzieci w szkole traci motywację do uczenia się. Dlaczego nic z tym nie robimy? Dlaczego jedyne nowe to jest więcej starego? Dlaczego jedyne, co potrafimy zaoferować, to jest więcej presji, więcej tej trucizny, której nie chcą, która czyni szkołę tak nieatrakcyjnym miejscem? Czy powinniśmy budować na zasobach czy na deficytach? Popatrzcie, ta sama praca, te same przykłady. W jednej podkreślamy błędy, bo tak żeśmy zostali wszyscy wychowani, że uwaga nasza jest kierowana na to, co źle. Wyobraźcie sobie dzieci, które uczą się pisać i napiszą 38 liter O. 40 liter, 38 dobrze, trzymają się w liniaturze, dwie litery wyszły poza. Co podkreślimy na czerwono? To, co źle. Szkoła jest systemem perfekcjonistycznym i to już od początku. Co z tego, że się dopiero uczysz, masz to robić perfekcyjnie. Jeśli ci cokolwiek nie wyjdzie, to zwrócę ci uwagę na to. Wyobraźcie sobie, że takie metody stosujemy w życiu nas dorosłych. Idziecie, zapisujecie się do szkoły nauki jazdy i ten instruktor cały czas wam mówi, co robicie źle. Pomogłoby to? On bierze na siebie
korygowanie pewnych rzeczy i mówi, proszę dalej, bo chce w nas podtrzymać motywację, kiedy będziemy dobrze jeździć, kiedy będziemy więcej jeździć. Im więcej prób, im dłużej jestem na drodze, im więcej uczę się, że muszę w lusterko boczne, wsteczne, biegi wrzucać, wszystko jednocześnie muszę robić, przecież to trzeba skoordynować w tym samym momencie. Im więcej będę tego robić, tym lepiej. Im wyższy poziom stresu, tym gorzej, bo będę tylko gorzej robiła i wolniej się uczyła, tak? Bo znowu nie będę powtarzać Marka Kaczmarzyka, jak stres wpływa na funkcjonowanie hipokampa na przykład. Czyli jeśli chcę, żeby dzieci były w czymś lepsze, to muszą mieć z tego satysfakcję. Pozwólmy im cieszyć się ich rozwojem. Wyobraźcie sobie, że dziecko robi ileś przykładów dobrze i ja mu na zielono zaznaczam to, co dobrze. I mówię, zobacz, z tym już sobie radzisz. I ktoś powie, oczywiście, zagłaskać na śmierć. A co z tym, co zrobił źle? A to ja jako nauczyciel sobie notuję i wiem, co mam przygotować na następne lekcje, żeby nad tym pracować. Bo gdybyśmy się uczyli dzięki temu, że ktoś nam podkreśla błędy na czerwono, to wszyscy byśmy pięknie, wszyscy Polacy pięknie, poprawnie by po polsku pisali, wszyscy by wiedzieli, czy jak się pisze nie z przysłówkiem, a jak nie z przymiotnikiem w stopniu najwyższym. Wszyscy byśmy pięknie mówili językami obcymi, bo przecież wystarczyłoby, że nam błędy na czerwono popodkreślali. No nie, to nie wystarczy. Co trzeba zrobić, żeby pozbyć się tych błędów? No musimy pracować nad tym. I znowu, jeśli jesteśmy w tej metodyce stadnej, to całe stado ma iść tym samym torem. Ale weźmy przykład wypracowania. Są dzieci, które robią dużo błędów ortograficznych. Są dzieci, które nie radzą sobie z interpunkcją. Są dzieci, które nie rozumieją, że wypracowanie musi mieć jakąś budowę, że to musi być wstęp, rozwinięcie, zakończenie i że muszą być jakieś przejścia. Ta kompozycja sprawia im kłopot. I teraz dostają trójkę. Ktoś dostaje trójkę. U jednego to kompozycja, u innego to ortografia, u trzeciego jeszcze co innego, styl zupełnie nie taki. Tak? Dobierają słowa, których nie powinno, można użyć w rozmowie z kolegą, ale nie można w wypracowaniu. Co to znaczy trójka? No nic nie znaczy. Ale jeśli ja napiszę pod tym wypracowaniem, co jest dobrze, a sama sobie wynotuję, nad czym trzeba pracować z tą grupą, z tą grupą, z tą grupą, to ja wiem, jak planować pracę. I ktoś powie, ale to jest trudne dla nauczyciela. No tak, ale czy to ma być trudne, czy łatwe, czy to jest kryterium, czy to ma być efektywne? Bo jeśli chcemy stworzyć szkołę efektywną, to musimy to zrobić tak, żeby, jak Marek znowu Kaczmarzyk mówi, żeby smakowało rybie, a nie wędkarzowi. Więc po pierwsze muszę dać uczniom satysfakcję z tego, co robią. Jeśli napiszą długie wypracowanie i zrobią wszelkie możliwe błędy, to jeśli ja te wszystkie możliwe błędy poprawię, to co się dzieje z satysfakcją? To jej nie ma. Tak tyle się napisałam całe popołudnie i mi 30 błędów zaznaczyła. Ile się człowiek nauczy z tego, że ktoś mu podkreśli 30 błędów? Nic. Jeśli jedną czy dwie kategorie wybiorę, to jeszcze jest szansa, tak? Ale nie jak jest tych błędów kilkanaście. Dlaczego nie widzimy, że to jest nieskuteczne, że to jest przeciwskuteczne, że to podkreślanie błędów nie tylko nie uczy, ale nawet niszczy motywację, bo prowadzi do tego, że silnik się zaciera, bo jeśli napisze ktoś samodzielnie wypracowanie w języku obcym i zrobi mnóstwo błędów, dostanie całą pracę na czerwono pokreśloną, to co sobie napisze, pomyśli na następny raz? To ściągnę z internetu, napisze mi kuzynka Kasia, która to umie, poproszę mamę o pomoc, poszuka innej strategii. I znowu, czy my uczymy uczniów, że trzeba znaleźć odpowiednią strategię? Że jeśli coś nie wychodzi, to nie dlatego, że ty jesteś słaby czy głupi, tylko dlatego, że strategia może była nie taka. Czy my uczymy ich takiej czy innej strategii? I znowu, szukając materiałów, my musimy mieć oparcie, musimy na czymś pracować. Tu jest właśnie o tym mowa. Jak nauczyć dzieci szukać innych strategii? Jak ta strategia nie działa, to poszukajmy innej strategii. Dlaczego szkoła nie uczy, jak uczyć? Tak? Tego, co widzi się zawsze, nie widzi się nigdy. Dlaczego nie widzimy, że najpierw w szkole powinniśmy nauczyć dzieci, jak się uczyć?
Jakie są strategie uczenia się? Nie, my ich tego nie nauczymy, ale od razu zaczynamy oczekiwać, oceniać i weryfikować, jaki jest ich poziom. No i znowu jedynka, czy ocena jeszcze nie. Na drodze, tej drodze oddolnych zmian, jeśli się nie mylę, to w czwórce wyście też już wprowadzili, prawda? Jeszcze nie też macie. Mnie się czasami myli, bo tyle szkół, ale tak mi się wydaje, że u was jest. Jedynka jest oceną zamykającą. Masz jedynkę, nie umiesz. Jeszcze nie jest oceną zachęcającą, zapraszającą, otwierającą. Umówmy się, przyjdziesz i zaliczysz. Droga do sukcesu, do góry jest dla ciebie zawsze otwarta. Jeśli się z nimi, z uczniami odpowiednio o tym rozmawia, bo to musi być oparte na szacunku, na wzajemnym szacunku. Ja ci daję mój czas, żebyś się mógł poprawić. Traktuj mnie fair i przyjdź wtedy, kiedy jesteś przygotowany. To jest też okazja, żeby mówić o relacjach, że szacunek w dwie strony działa. Ja ciebie szanuję, ale oczekuję, że ty będziesz szanował mnie i mój czas. Prawda? To jest okazja do rozmowy również o takich rzeczach. Jeśli wprowadzamy JN, to musimy też mówić o relacjach i o wzajemnym szacunku. No to, co już mówiłam, zadania domowe JC, jeśli chcę. Dużo o tym pisze Alfie Kohn właśnie w kontekście zadań domowych. Książka Mit pracy domowej. Jeśli kogoś interesuje, poszukajcie. Wszelkie możliwe badania zebrał, czy prace domowe na pierwszym etapie edukacji cokolwiek dają i dlaczego nie. Więc spieramy się o szczegóły, spieramy się o to, ile stopni, czy zadania obowiązkowe, czy nie, a tak naprawdę chodzi nam o to, jaką mamy wizję dobrej szkoły i jaki mamy model szkoły. No i co szkoła powinna rozwijać? Zdolność reprodukowania podanych treści, czy kreatywność, rywalizację, współpracę, posłuszeństwo i uległość, czy odpowiedzialność, nastawienie na indywidualny sukces, czy na współpracę i tak dalej. Moja przyjaciółka ma takiego psa i dowiedziała się, że jeśli chce, żeby miał ładną sierść, to musi dostawać łyżkę tranu. Ponieważ miała nie wiedzieć, czemu takie skojarzenia z tranem, niezbyt sympatyczne, to założyła, że pies nie będzie chciał tego tranu dobrowolnie przyjąć i poprosiła swojego sąsiada, przyjaciela, mówi, przyjdź tam, zejdź do mnie, przytrzymasz go, ja mu tę łyżkę tranu zaaplikuję. No, sąsiad trzymał psa, ale pies się nie dał, łbem rzucał, pierwsza próba, trzecia, czwarta, w końcu wytrącił jej i łyżkę, i butelkę, butelka się po kaflach w kuchni poturlała, tran się wylał. Sąsiad mówi, no niestety nie będzie miał ładnej sierści. Trudno. Ona mówi, no to trudno, zaraz to zetrę, ale jak przyszedłeś, zrobię kawę, mam serniczek, usiądź. No sąsiad usiadł, ona się zaczęła krzątać i za chwilę sąsiad mówi, popatrz, co on robi. Wiecie, co robił. To z tranem było coś nie tak? Jeśli ktoś bierze nas, mówię teraz w cudzysłowie, za mordę i mówi, musisz, to jak reagujemy? To się bronimy. Jeśli dzieci przychodzą do szkoły, mają w sobie ciekawość świata, mają mechanizm nastawiony na rozwój, na poznawanie świata, na rozumienie zjawisk, chcą się uczyć, chcą się nauczyć czytać, pisać, interesują się, zadają mnóstwo pytań, a dlaczego tak, a dlaczego tak. I my ich sadzamy w ławce i mówimy, ty Jasiu, siadaj, to nikogo nie interesuje, co ciebie interesuje. Tu jest szkoła i będziemy realizować program i teraz będziesz robił to, co ja ci mówię. To jak reagują? To się bronią. Mówią, tam, gdzie jest musisz, tam nie ma przestrzeni dla chcę. Tam, gdzie jest motywacja zewnętrzna w sytuacji, tam, gdzie jest przymus, tam niszczymy motywację wewnętrzną. Więc jeśli by jej nie było, to byśmy jej nie zniszczyli, ale ona na początku jest, u wszystkich dzieci jest. I my ją znowu nie bierzcie tego osobiście, tak? Ale w tym systemie tak to działa. Mamy podstawy programowe, które w 100%, albo nawet jeśli byśmy chcieli to jeszcze więcej, pokrywają czas przeznaczony na lekcje. To gdzie jest przestrzeń na pytania dzieci, na fascynacje, na zainteresowania, na podążanie za nimi? Gdybyśmy wprowadzili
podstawy programowe w XXI wieku, które na przykład 60% narzucają, a 40% zostawiają nauczycielowi przestrzeń, żeby mógł wspólnie z uczniami poszukać tego, co ich fascynuje. To byłaby reforma, która by wszystko zmieniła. Tylko musielibyśmy zrobić jedno. Potraktować dzieci jako istoty autonomiczne. I znowu Marek Kaczmarzyk o tym mówił. Pamiętacie, mówił o tym, że my nie musimy wymyślać niczego na nowo. My powinniśmy skorzystać z dorobku Marii Montessori, bo chronologicznie mówiąc Frebla, Marii Montessori, Freneta, szkół waldorskich, tak, czyli Steinera, planu daltońskiego, szkół demokratycznych, Korczaka. O, w mojej książce jest, w tej nowej książce jest mnóstwo Korczaka, dokładnie. Ta książka miesiąc temu wyszła. Nurty edukacji alternatywnej w świetle wiedzy o procesach uczenia się. Co dzisiejsza nauka mówi o tych intuicjach? I teksty pisali ludzie, którzy zajmują się tymi koncepcjami. Tak? Czyli jeśli ktoś się zajmuje pedagogiką freblowską, to wybrał, to pisał o tym swój rozdział. Jeśli ktoś szkołami waldorskimi w tym nurcie działa, to napisał, to taka osoba napisała ten rozdział. I w to są wmontowane ramki. Ja jako metodyk, Marek Kaczmarzyk jako biolog, neurobiolog i Marcin Jaracz, doktor Marcin Jaracz z Kolegium Medicum UMK, neuropsycholog, pisaliśmy ramki, w których pokazywaliśmy, jak nauka potwierdza te intuicje. To wszystko było słuszne. To właśnie tak jest. Z neurobiologii nie wynika dzisiaj nic nowego. Potwierdza tylko to, że jak człowiek uczy się liczyć manipulując, to wyjaśni, dla jakie struktury są aktywne, kiedy robię to tylko w pamięci, a jakie są struktury aktywne, kiedy manipuluję przedmiotami dodając, czy odejmując, czy dzieląc, obojętnie. I żeby to połączyć jedno z drugim. Ta książka powstała po to, żeby połączyć. Myśmy cały czas to nie weszło do głównego nurtu edukacji. Tak? Dlaczego wszystkie dzieci nie chodzą do takich szkół? Z tego można czerpać. Można, to nie jest tak, że trzeba wziąć tylko Montessori albo tylko plan daltoński. To można sobie dowolnie mieszać, ale idźmy dalej. Cały ostatni rozdział, tym chciałabym zakończyć, to jest mój rozdział o metodyce dyskretnej. I tu nawiązuję do tego, że uczniowie to istoty autonomiczne, bo jak mówił Korczak, nie ma dzieci, są ludzie. Ludzie są istotami autonomicznymi, angażują się tylko w to, w czym widzą sens. I to jest właśnie metodyka dyskretna. Inaczej nazywam ją metodyką filiżanki herbaty. Tak zaplanować lekcje, żeby pokazać kierunek rozwoju, ale nie pozbawić dzieci autonomii. Żeby mogły pracować nad zadaniami, które każdy i każda grupa może zrobić po swojemu. Żeby nie było czarne-białe. Dlaczego mamy ich uczyć, że na każde pytanie jest jedna dobra odpowiedź, ABCD? To jest oszustwo, to jest nieprawda. W życiu tak nie jest, że jest ABCD. To zależy, często mówimy. Świat jest bardziej złożony niż poprawnie, niepoprawnie. Jeśli was interesuje ta koncepcja metodyki dyskretnej, tak, tej metodyki, która w taki delikatniejszy sposób prowadzi, jakoś wyznaczając kierunek, to serdecznie zapraszam. I to jest jeszcze metodyka, która nie pozbawia, nie wygasza kreatywności, która nie wygasza autonomii, bo od tego zależy sukces każdego kraju, również Polski. A mnie tak bardzo zależy, żebyśmy się rozwijali. Tylko Polska będzie się rozwijać wtedy, kraj, który pierwszy zmieni system edukacji w przedszkolach, w szkołach, który odejdzie od tego, że dzieciom wyznaczyło się drogę i każe się krok po kroku realizować narzucone cele. Orwell by tego nie wymyślił. Ludzie się wtedy buntują, dzieci też. Zmieńmy ten system, wykorzystajmy ich potencjał, obniżmy potencjometr z napisem presja. Nie dawajmy więcej tego, co powoduje, że się zniechęcają. I stawiajmy przed nimi prawdziwe wyzwania. Zobaczycie, ile wtedy będą mogły robić. To widać w każdej naszej szkole. W każdej jest postęp i w każdej dzieci się szybciej, lepiej rozwijają. Pięknie dziękuję.